Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Vika Horse Life. Witam Was już w przedostatnim vlogmasie, jeszcze dzisiaj i jutro. I koniec, i święta, i nowy rok. Tak więc, no, dzisiaj jest ostatni, przedostatni już vlogmas. Dzisiaj vlogmas będzie taki ze sprzątania, ponieważ muszę ogarnąć pokój ogólnie. No, mam już udekorowane i wszystko mniej więcej poogarniane. No, ale jeszcze wiadomo, trzeba przetrzeć kurze, posprzątać rzeczy niektóre, które jeszcze tam gdzieś się zawieruszyły na jutro, żeby było ładnie na Wigilię. Tak więc dzisiaj to razem z Wami zrobię. No, bo wiecie, żeby było tak fajnie, czysto i w ogóle. Ale najpierw oczywiście otworzymy sobie kalendarze, a moje dzisiejsze skarpetki to takie świąteczne, szare. Tak więc dobra, bez zbędnego przedłużenia zabieramy się do oglądania i ruszamy. W takim razie zacznijmy sobie od miłych słów. Przedostatnia karteczka i pisze tutaj, dasz radę, tak, dasz radę dzisiaj ten pokój posprzątać. Dziękuję. Motywujące słowo. Ok, teraz otworzymy kalendarz dla Iwana. I ja nie wiem, gdzie się zagubiły moje nożyczki. Ale spróbuję to bez nożyczek otworzyć. I mamy dzisiaj ulubione smaczki od Iwusia. Lecimy sobie herbateczki. I numer 23. Ciekawe, co dla nas nam przygotował ten nasz numer. I dzisiaj mamy znowu taką oto herbatkę, więc spoczko. Lecimy z kalendarzem ze smaczkami. Dzisiaj mamy taką superową choineczkę, jak widzicie, więc bardzo fajnie koniki będą zajadały. Kalendarz, okienko, które powinno być otworzone wczoraj, ale wczoraj otworzyłam przez 23, więc otwieramy. I mamy dzisiaj znowu takie gumeczki do grzywy albo do ogonka. Kalendarz dla hobby horsów numer 2. Ojejku, uda mi się ten 23. Proszę, mam dzisiaj fajny kalendarz. I dzisiaj mamy taką zawieszka, oj, do kantara. No też fajny prezencik taki. Takiego w sumie jeszcze nie było, więc spoczko. Okej, okay, i lecimy z największym overhorsem. No, już nam zostało tylko jedno okienko. A dzisiaj dostaliśmy brokat. Taki oto srebrny brokat. I mamy już złoty, różowy, to teraz mamy srebrny, więc fajnie do kolekcji. Podsumowanko dzisiejszych zdobyczy. I dzisiaj nawet powiem Wam, że spoczko był dzień, więc sobie ocenimy. Tak. Może dzisiaj damy 9 na 10. Przyszedł Iwan, śpiący Iwan. Proszę, masz smaczki. No masz. Dobry, Iwanku. No, Iwan będzie załamany już po jutro ostatnie okienko kalendarza. On pewnie codziennie chciał takie smaczki dostawać. Jeszcze chyba mam ze wczoraj dla niego, więc mu dam. A nie, ze wczoraj to on już sobie sam zjadł. Sam sobie wyjął i sam zjadł. Dobra, nasze porządki. Zaczniemy sobie od ogarnięcia tutaj, bo tutaj jest harmider. Chciałam do tego pudełka powkładać wszystkie herbatki, bo niektóre no już piłam, ale niektóre większość zostało, bo nie mam kiedy ich sobie robić. Więc je powkładam i kiedyś, jak będę miała czas, to po prostu sobie wezmę herbatkę z kalendarza, z pudełeczka i sobie wypiję. Takie oto tutaj. No i one będą w takim fajnym pudełeczku i będę wiedziała, że to są herbatki z kalendarzy.
Okej, ja już sobie tą herbatkę ci zrobiłam. Jeszcze teraz ogarnę rzeczy od końca i to posegreguję. Mam tutaj rzeczy do stajni, smaczki, jakieś. No to tak nie może żyć, bo raczej po świętej nie będzie mi się tego chciało sprzątać, a no nie chcę, żeby tak leżało. Tutaj mam jeszcze smakołyki, tak, pączek. A resztę mam karteczek, jeszcze mam gumki. Resztę mam karteczek, które będą tam, nie wiem, do biurka dam. Będę kiedyś może na nich pisać, to jeszcze do stajni też. Dobra, i długopis tutaj. Okej, teraz przejdziemy do wycierania kurzy. Najpierw pod kalendarzami, potem pójdziemy na toaletkę i będziemy wszystko sprzątać. Już się zabrałam za sprzątanie toaletki, więc odpalę wam wideo i zrobimy szybki ten, wiecie, jak to takie, no, że będzie widać jak sprzątam, ale bardzo szybko. Teraz zabieram się za kolczyki i wszystkie biżuterie, które są pomieszane. A tutaj już, jak widzicie, ułożyłam wszystko ładnie. Więc zabieram się za to też. Toaletka jest już ogarnięta. A teraz zabieramy się za to wszystko. No dobra, więc życzcie mi powodzenia i lecimy. To już też jako tak w miarę ogarnęłam. Teraz jeszcze tak, muszę zapakować w ogóle. Nie, syf. Muszę zapakować jeszcze te rzeczy. Rzeczy do mojej babci i do pani instruktorki. I muszę to wszystko jeszcze popakować. Więc teraz to zrobię, bo jeszcze mam trochę papieru do pakowania prezentów. I będę dalej sprzątała. Prezent dla babci już spakowany. Teraz wyjąłem herbatki i w sumie jednak przeznaczę to dla pani instruktorki na prezent z tymi właśnie rzeczami, więc poukładam to w ten sposób. Mam nadzieję, że się zmieści. I po prostu ładnie to zapakuję. O, no i super. Zamykamy i pakujemy. Okej, oba prezenty już zapakowane. Więc ja lecę je zanieść pod choinkę i dalej sprzątam. Okej, kochani, ja już myślę, że w miarę posprzątałam, więc bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego sprzątającego vlogmasu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak było, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a my widzimy się już jutro w następnym i ostatnim vlogmasie. Pa, 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 pa i do zobaczenia.